Na jakim etapie zaawansowania są prace w tej chwili na Stadionie Miejskim w Tychach? Minął już półmetek. W chwili obecnej widać, że wszelkiego rodzaju prefabrykaty są już wykonane. Prefabrykaty pod siedziska. W końcówce tego roku zamierzamy rozpocząć montaż siedzisk. W chwili obecnej jeszcze walczymy z naszym projektantem o kwestię związaną z kolorystyką. To jest taka, no można powiedzieć, taki niuansik, który powstaje pomiędzy, taki języczek uwagi, który jak gdyby ze strony kibiców jest bardzo istotny. Chcielibyśmy, żeby te oczekiwania ze strony kibiców były zaspokojone, dlatego podjęliśmy rozmowę z projektantem. Myślimy, że w końcówce tego miesiąca otrzymamy kilka propozycji, będą one przedstawiane do akceptacji takiej ostatecznej. Według pierwotnej wizji projektanta siedziska miały być w całości czerwone. Rozmawialiśmy o tym, żeby na naszej trybunie przeciwległej, czyli to jest ta trybuna wschodnia, żeby tam był zamontowany jeszcze w krzesełkach, żeby był wpisany napis GKS Tychy. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o zaawansowanie. Na ten moment nie przewidujemy żadnych opóźnień. W chwili obecnej pełna budowa idzie zgodnie z harmonogramem. Wszystkie prace są wykonywane czasowo. Na dzień dzisiejszy, jak Państwo możecie zobaczyć, jest realizowana murawa, podłoże pod murawę. Murawa sama będzie położona dopiero w przyszłym roku, w 2015. Myślimy gdzieś w okolicach marca 2015 roku. Natomiast całe podłoże będzie już wykonywane od października, listopada. Kiedy planowany termin oddania obiektu do użytku? Planowany termin to czerwiec 2015 i na ten moment idzie wszystko, tak jak wcześniej mówiłam, z harmonogramem. Wszyscy jesteśmy zgodni, także nie przewidujemy jakichkolwiek przesunięć. Proszę przypomnieć jeszcze całkowity koszt tej inwestycji. Całkowity koszt to rząd wielkości około 129 milionów złotych. To jest kwota brutto, za którą generalny wykonawca, jakim jest Mostostal Warszawa, wykonuje swoje budowy. Jest to cena ryczałtowa. Umowa powstała w grudniu 2012 roku, obejmuje 30 miesięcy. W tym czasie, czerwiec 2015 roku, jest ostatnim miesiącem zakończenia całej inwestycji. Jeżeli chodzi o samą budowę, zobaczymy. No, miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś opóźnień i tak dalej, ale to czekamy na otwarcie. Miejmy nadzieję, że jakiś przeciwnik będzie godny naszej drużyny, jeżeli chodzi o otwarcie, bo było mówione właśnie, że na otwarcie ma jakiś zagraniczna drużyna być, także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będzie jakaś drużyna z klasą. No i myślimy, że ten stadion przyniesie naszej drużynie same sukcesy i trzymamy kciuki. Otóż to.